Dobry wieczór Państwu. Chcielibyśmy wszystkich serdecznie powitać w kolejnym dniu naszych spotkań z cyklu Bać się czy nie bać. Good evening everybody. We'd like to welcome you once again for a lecture series titled To Fear or Not to Fear. Dzisiejszy temat brzmi Europejska Unia. Prognozy i proroctwa. Today's topic is called the European Union, forecasts and prophecies. Tak się składa, że jest to już kolejny, trzeci nasz wykład i następny, dopiero nastąpi następny piątek. This is our third lecture and the one to follow this one will take place on Friday. A wykład piątkowy o godzinie 7, który będzie miał miejsce na tym miejscu. And the Friday meeting, which will take place here at 7 p.m. będzie miał tytuł Rok 2012. Will be titled The Year 2012. Bać się czy nie bać go? To fear it or not to fear. A o szczegółach powie nam nasz gość, prelegent, pastor Zenon Korstyński. And the details will be told to us by our guest speaker, Pastor Zenon Korstyński. I w tej chwili zapraszamy go do kolejnego wykładu dzisiejszego wieczoru. To jest co mamy spodziewać się po Europejskiej Unii i tak dalej. And today we'd like to invite him for another lecture from his series, What to Expect from the European Union and After. I zapraszamy. We'd like to invite him now. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich. Thank you very much. Good evening. Warmly welcome everyone. Tak jak zapowiadałem już wcześniej, nasze studium, nasze rozważanie tego tematu nie będzie próbą uprawiania polityki. As I already stated previously, our discussion of this topic will not focus on the politics. Ale o tym w trakcie już spotkania. But I'll say more about that during the meeting. Przypominamy, że przed nami jeszcze zostają trzy spotkania, z wyjątkiem tym, że będą one w ciągu dwóch dni, a więc najbliższy piątek spotkanie i w kolejną sobotę dwa spotkania. I'd like to remind you that after today's meeting there will be three meetings left, but keep in mind that this will happen over two days, so there will be one meeting on the Friday and two on the Saturday. Wczorajsze spotkanie troszeczkę powtórzymy, przypomnimy sobie o prorokach. We'll just remind ourselves about yesterday's meeting, about the prophets. A więc pierwsze pytanie, pierwsze zdanie, stwierdzenie spróbujmy ocenić w kategoriach prawdy, fałsz. So the first question to do with yesterday's meeting, we'll try to answer, is this true or false? Sybilla była hebrajską prorokinią żyjącą w czasach króla Salomona. Sybilla was a Hebrew prophetess living in the times of King Solomon. Przestrzeganie przykazań Bożych to jedna z podstawowych cech prawdziwego proroka. Number two, keeping God's commandments is one of the fundamental characteristics of God's true prophets. I trzecie zdanie, kontakty ze zmarłymi mają mniejszą rangę niż proroctwa, dlatego nie przywiązujemy do nich zbyt wielkiej wagi. Number three, contacting the dead has less importance than prophecies and as a result we don't put as much emphasis on it. Czy pierwsze zdanie jest prawdą? So number one, is the first statement true? Fałsz. False. Czy drugie zdanie prawdą? Is the second sentence true? Prawda. Correct, it's true. I czy trzecie zdanie prawdą? And the third statement? False. Fałsz. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, myślę, że każdy z nas jest na tyle ostrożny, aby nie popełnić jednego z dwóch błędów. And I'm sure each one of us is careful enough not to make one of two mistakes. Ponieważ Bóg posyła proroków do ludzkości. Because God sends his prophets to humanity. Ale powstają też fałszywi prorocy. But also false prophets arise. Więc można popełnić jeden z dwóch błędów. So it's easy to make one of two mistakes. Proroka prawdziwego potraktować jako fałszywego i odrzucić. To treat a true prophet as if they were false and cast them aside. Bądź w drugą stronę proroka fałszywego uznać jako prawdziwego i pójść za nim. Or instead to find a false prophet, declare him to be true and follow him.
W obydwu przypadkach skutek jest taki sam. In both situations the end result is the same. Dlatego tak ważną rzeczą jest, aby rozpoznać proroka Bożego. And that's why it's so important to recognize God's prophet. I słuchać tego, co mówi w imieniu Bożym. And to listen to what he says in God's name. Od czasów starożytnych, from ancient times, gdy ludzkości przybywało, as humanity multiplied, gdy organizowali się już w narody, as they began to organize themselves into nations, równocześnie niejako towarzyszyła temu rozwojowi walka o władzę. Of course, accompanying this was a fight for power. To pragnienie władzy zrodziło się w sercu zbuntowanego anioła. This desire for power first arose in the heart of an angel, który, a rebellious angel, który nie chcąc uznać władzy Bożej, who not wanting to acknowledge God's authority, chciał zająć jego miejsce. He wanted to take his place. Tą samą ideę niezależności od Boga udało mu się przenieść na tą ziemię. And the same idea of independence from God, he was able to transfer here to earth. Podkopać zaufanie do Boga. To undermine trust in God. I przekonać człowieka, że Bóg mu jest niepotrzebny. And to convince people that they don't need God. A nawet więcej, że Bóg mu przeszkadza w życiu. And in fact, even further, to convince them that God is a hindrance in their life. I to dążenie do władzy towarzyszy ludziom od zamierzchłych czasów. And this tending towards gaining power has been with people since ancient times. Gdy Pan Jezus przyszedł na ten świat, when Jesus came to this world, przyszedł nie jako panujący, ale jako sługa. He came not as a ruler, but as a servant. Pod koniec jego służby na tej ziemi miało miejsce jedno z wielu wyjątkowych spotkań. And towards the end of his service here on earth, one of the many very special meetings took place. Wyjątkowość tego spotkania polegała na tym, z kim on się spotkał. The uniqueness of this event we can acknowledge because of who he met with. W Ewangelii Jana w 18 rozdziale czytamy sprawozdanie z tego spotkania. In the Gospel of John in chapter 18 we read how this meeting went forth. Wtedyż znowu wyszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus: czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Pilate then went back inside the palace, summoned Jesus and asked him, are you the king of the Jews? Is that your own idea, Jesus asked, or did others talk to you about me? Odpowiedział Piłat, czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie, co uczyniłeś? Am I a Jew? Pilate replied, your own people and chief priests handed you over to me. What is it you have done? Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Jesus said, my kingdom is not of this world. Gdyby było z tego świata królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders, but now my kingdom is from another place. Rzekł mu tedy Piłat, a więc jesteś królem. You are a king then, said Pilate. Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego. Jesus answered, you said that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me. Ciekawa rozmowa. It's an interesting conversation.
Aczkolwiek, jak zawsze zauważam, że to jest olbrzymie streszczenie, olbrzymi skrót. Although, as always, I noticed that what's recorded here is just a brief summary of what happened. Żaden z apostołów nie był świadkiem tej rozmowy. None of the apostles was actually a witness to this conversation. Oni jej nie słyszeli. They didn't hear it. Krytycy tekstu Pisma Świętego podważają wiarygodność tych opisów. The critics of the Word of God question the authenticity of the veracity of these events. Uważając, że są one tylko fantazją autorów. Assuming or concluding that this is only something made up by the authors. Ponieważ ani nie byli na tym spotkaniu, ani nieprzypuszczalnie nikt nie zrelacjonował im tej osobistej rozmowy tylko Piłata i Jezusa. Because presumably they were neither themselves at this event on, and no one actually related to them the private conversation that took place between Jesus and Pilate. Jednak dla wielu ludzi, dla mnie również, te opisy są opisami natchnionymi, objawionymi przez Boga. Yet for many people, myself included, these what is written down here is something inspired by the Holy Spirit. Jezus jest królem. Jesus is a king. Ale zupełnie innego, innej natury, innego charakteru. But of a completely different nature, of a different character. Zupełnie na innych warunkach organizuje i chce organizować królestwo. And he wishes to organize his kingdom on a completely different basis. I dlatego pomiędzy systemem, sposobem rządów bożych a rządów szatana jest absolutne przeciwieństwo. And that's why when we compare the way that Satan rules and the way that God rules, there's a complete opposite between the two. Zastanawiamy się w tej serii spotkań nad rokiem 2012. I thought about the year 2012 when preparing for these meetings. Bliżej o szczegółach na następnym spotkaniu będę mówił. And I'll tell you more about the details at the next meeting. Ale dlatego, że dla wielu ludzi ten rok 2012 jest rokiem, którego się boją. But it's because for many people the year 2012 is a year that is feared by them. Rozmawiając niejednokrotnie z przypadkowymi osobami, often talking to various people, słyszałem wiele razy, I heard many times, że ja osobiście nie wierzę w te proroctwa, that I personally don't believe in those prophecies, ale nie wykluczam, że coś takiego może się stać. But you know, I don't deny that something might happen like that. Zatem, co człowiek myśli w swoim sercu, jak reaguje na pewne informacje? And so the way a person thinks in their heart and how they react to certain information. Nie zawsze ujawnia to na zewnątrz. Is not always revealed by them externally. Niektórzy grają rolę wielkich, odważnych bohaterów. Some people play the role of fearless heroes. Ale gdy zostają sam na sam z sobą, but when they find themselves on their own, gdzieś ten charakter bohatera znika. Suddenly this character of a hero disappears. I w to miejsce jawi się lęk, strach, niepewność. And suddenly in that place they find fear and uncertainty. Kochani, chcę jeszcze raz mocno zaakcentować, once again I'd like to very strongly emphasize, że Boże informacje oparte na całkowitej prawdzie, that information from God based on complete truth, skutkują w życiu człowieka przyniesieniem stanu pokoju i zadowolenia. Lead to in a person's life to a state of complete contentment and peace. I ci, którzy akceptują biblijny scenariusz zakończenia dramatycznej historii Ziemi. And those who accept the way the Bible tells us the world will end dramatically. Są absolutnie spokojni. Are completely at peace. Drogi przyjacielu, jeśli w twoim sercu kiedykolwiek
jawi się poczucie lęku i niepewności. Dear friend, if in your heart you ever feel a feeling of fear. Jest to czerwone światełko na tablicy rozdzielczej twojego życia. This is a red warning light on the board of your life. Sygnalizujące, że jest awaria w kontakcie między tobą a Bogiem. And it signals that there's a problem in the way in the contact between you and God. Są dwa sposoby pozbycia się czerwonego światełka na tablicy rozdzielczej. And there's two ways to remove or to get rid of a red light on a control board. Usunąć przyczynę awarii. Either remove the cause of the problem, albo wykręcić żaróweczkę, żeby nie świeciła. Or simply remove the light bulb so it stops shining. Wielu korzysta z tej drugiej opcji. And many people use the second option. Moi drodzy, Bóg w proroctwach zawiera bardzo ważne dla nas informacje. God contains in his prophecies information which is very, very important to us. One są jak gdyby takimi milowymi kamieniami, znakami na drodze historii świata. And they're kind of milestones on the path of the history of the world. Dzisiaj chcę otworzyć razem z wami Księgę Daniela. And today I'd like to open together with you the book of Daniel. I z tej księgi przeczytać fragment, który dla wielu z was jest bardzo dobrze znany. And from this book read a fragment which for many of you is perhaps quite well known. Ale myślę, że nawet ci, którzy bardzo dobrze znają ten fragment, but I believe even those who know this fragment very well, gdy dzisiaj przypomnimy sobie treść i może pewne myśli z tym związane, when we remind ourselves of some of the contents and some of the ideas associated with it today, również skorzystają i wzmocnią swoje duchowe przeżycia. Then I'm sure all of us will be able to be strengthened spiritually through that. Księga Daniela jest w ogóle księgą dla krytyków biblijnych, księgą dość kontrowersyjną. The book of Daniel for critics of the Bible is actually quite a controversial book. Nie wstydzę się czasami przyznać do tego, and I'm not afraid to admit sometimes, że był okres w moim życiu, kiedy odrzucałem Biblię jako autorytet. That there was a time in my own life where I rejected the Bible as an authority. Byłem pod wpływem idei, ideologii jednego z takich autorów, który duży wpływ wywarł na mnie. I was influenced by a specific author which influenced me personally quite a lot. Niektórzy może będą znali to nazwisko. Some of you may know this surname. To był pan profesor Zenon Kosidowski. This was Professor Zenon Kosidowski. W jego komentarzach na temat Księgi Daniela przeczytałem, and I read many commentaries about the book of Daniel, że Księga Daniela jest jedną z największych mistyfikacji i oszustw chrześcijaństwa. Where I read that the book of Daniel is one of the greatest mystifications and lies of Christianity. On argumentował to w ten sposób. And this is how he presented it. Że treść Księgi Daniela jest tak bardzo szczegółowa, that the contents of the book of Daniel is so specific, iż jest rzeczą niemożliwą, aby ktokolwiek z ludzi mógł przewidzieć przyszłość, that it's an impossible thing for any human to have foreseen the future, z taką dokładnością i z tak dużym wyprzedzeniem, with such precision so long ago. Jedynym logicznym rozwiązaniem tego faktu, so the only logical way to resolve this, może być stwierdzenie, is the conclusion, że któryś z mnichów średniowiecznych, that one of the monks from the Middle Ages, historię przetransponował w proroctwo, took history, converted it into a prophecy, ukrył pod pewnymi symbolami, hid it under certain symbols, i wstawił między starożytne księgi, and then he placed it amongst the ancient books, przekonując czytelników, że żył 6 wieków przed Chrystusem taki człowiek,
convincing the reader that such a man lived 600 years before Christ. I z taką dokładnością potrafił pewne wydarzenia przewidzieć. And he was able to predict certain events with such precision. Ale moi drodzy, jest taka dziedzina nauki, but there is a field of study, którą można nazwać mecenasem Biblii, obrońcą Biblii, adwokatem Biblii. Which we can call a defender of the Bible. To jest archeologia. And this is archaeology. I odkrycia z Qumran położyły na łopatki wszelkie tego typu spekulacje. And the discoveries in Qumran completely nullified all such conclusions. Nie będę zajmował się w tej chwili szczegółami, ponieważ większość z was z pewnością wie o tym, że I won't go into details because many of you probably know about this. Że dzisiaj archeolodzy dostarczają nam oryginalnych dokumentów, rękopisów całego Pisma Świętego Starego Testamentu z tych czasów, w których były pisane. Today we have manuscripts that date back to the original dates for the entirety of the Old Testament. Daniel jest autorem najbardziej precyzyjnych proroctw. Daniel is an author of some of the most precise prophecies. Obejmujących przyszłość od czasów współczesnych sobie. Encompassing the future starting from days at his time. Aż do czasów, kiedy rzeczywiście Bóg rozliczy wszystkich mieszkańców ziemi. All the way until the very moment when God will deal with all the people living on earth. Daniel jest jeńcem żydowskim. Daniel was taken into captivity. Jest znany nam jako mąż bardzo mający bardzo dobry kontakt z Bogiem. And we know him as a man who had a very close contact with God. Mimo że jako jeniec znalazł się na dworze króla najeźdźcy. In spite of the fact that as a captive he found himself at the courts of the king that invaded. W tym czasie nad Babilonią i nad całym ówczesnym cywilizowanym światem Bliskiego Wschodu at that time over Babylonia and in the entirety of the Middle Eastern civilized world panował król Nabuchodonozor albo Nebukadnesar w zależności od transkrypcji ruled the king named Nebuchadnezzar. I żył on mniej więcej w latach 604, czy panował nad Babilonem w latach 611-592. And he ruled over Babylonia from the year 611 to 562. W tym czasie Królestwo Babilonii doszło do największego szczytu. And during this time the empire of the Babylonians reached its highest peak. Dzisiaj nie ma śladu po budowlach starożytnego Babilonu. Today there are basically no traces of these ancient buildings of Babylon. Jedynie archeolodzy próbują w jakiś sposób rekonstruować przypuszczalnie najbardziej prawdopodobnie budowle babilońskie. Archaeologists are attempting to reconstruct some of the probable appearance of those buildings. Jednak co do świetności i wspaniałości tego miasta, państwa w ówczesnym czasie nikt nie ma wątpliwości. But as for the splendor of this nation at the time, there is no doubt. Kochani, drugi rozdział Księgi Daniela. The second chapter of the book of Daniel. Przybliża nam pewną bardzo ważną historię. Recalls a certain very important story to us.
Nabuchodonozor myślał o przyszłości. Nebuchadnezzar thought about the future. Któż z nas nie myśli o przyszłości? And who of us doesn't think about the future? Kto z was nie myśli o przyszłości swoich dzieci, swojej rodziny? Who of you doesn't think about the future of your children, of your families? Troszczymy się o to. We care about that. Chcemy przygotować dla naszych dzieci lepszą przyszłość, niżeli myśmy mieli. And we'd like to prepare for our children a better future than what we had. My cieszylibyśmy się, żeby oni żyli w lepszych warunkach, niżeli myśmy żyli. We would be glad if they could live in better circumstances than us. Czyż nie? Isn't that so? To jest naturalne, ta troska rodziców o lepszy byt dla swoich dzieci. This is natural, this caring of the parents for the for a better life for the children. Dobry król Nebukadnesar również podobne miał myśli o swoich podwładnych. And the good king Nebuchadnezzar also had similar thoughts about those people he ruled over. Czytamy w 29 wersecie drugiego rozdziału. We read Daniel chapter 2 and verse 29. Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. As your majesty was lying there, your mind turned to things to come, and the revealer of mysteries showed you what is going to happen. Być może Nebukadnezar myślał tak. Perhaps Nebuchadnezzar thought. Skoro Babylon dzisiaj jest tak piękny, tak wspaniały. Since Babylon today is so beautiful and so wonderful. To jakim on będzie za 100 lat, za 500 lat? Then what will it be like in 100 years or 500 years? On nie uwzględniał jakiejkolwiek porażki. And he did not acknowledge any possibility for failure. On myślał o tym, że Babylon będzie cały czas się rozwijał, potężniał i stawał się coraz wspanialszy. And he thought that Babylon would continually become better and stronger. Przypomnijmy sobie treść całego tego drugiego rozdziału. So let's remind ourselves now of the contents of this entire second chapter. W 12 roku panowania Nebukadnesara miał Nebukadnesar sen, tak iż jego duch był zaniepokojony i sen odszedł go. In the second year of his reign, Nebuchadnezzar had dreams. His mind was troubled and he could not sleep. I kazał król zwołać wróżbitów, magów, czarowników, chaldejczyków, aby królowi opowiedzieli jego sen. Przyszli i stanęli przed królem. So the king summoned the magicians, enchanters, sorcerers and astrologers to tell him what he had dreamed. When they came in and stood before the king. Wtedy król rzekł do nich: miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen. He said to them, I have had a dream that troubles me and I want to know what it means. Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi po aramejsku: królu, żyj na wieki, opowiedz sen swoim sługom, a wyłożymy ci go. Then the astrologers answered the king, may the king live forever. Tell your servants the dream and we'll interpret it. Moi drodzy, raz w życiu spotkałem człowieka, który powiedział mi, ja nie wiem, co to są sny. Once in my life I met a person who told me I don't know what dreams are. Przeżył ponad 40 lat. He lived for over 40 years. I powiedział, jeszcze nigdy w życiu mi się nic nie śniło. And he said, never in my life have I ever had a dream. Czy na tej sali jest ktoś, komu nigdy w życiu się nic nie śniło? Is there anyone here who has never had a dream? Nie widzę. I can't see anyone. Mamy sny, niektórzy częściej, niektórzy rzadziej. We have dreams, some of us more frequently, some of us less. Chociaż niektórzy psycholodzy stwierdzają, although some psychologists conclude, że wszyscy śnią każdej nocy, tylko nie pamiętają. That everyone dreams every night, they just don't remember it. Nie chcę polemizować z tymi poglądami. I don't want to get into details over that. Ale zwrócić chcę uwagę na takie rzeczy, których sam doświadczyłem. But I'd like to think about some things that I've experienced myself. Czasami człowiek budzi się i myśli, o, jak dobrze, że to był tylko sen. Sometimes one wakes up and thinks, well, it's so good that was only a dream. Przeżyliście coś takiego? Have you lived through something like that? A czasami bywa odwrotnie. And sometimes the reverse. Czasami bywa, oj, szkoda, że to był tylko sen.
We say, oh, what a shame it was only a dream. A gdyby tak zasnąć i zamówić sen ciąg dalszy. And wouldn't it be nice if you could fall asleep and get the next part of the dream. Ponoć niektórzy mają seriale w snach. Apparently some people have series in their dreams. Tego nie przeżyłem. I haven't experienced that myself. Poza serialem telewizyjnym. Besides a TV series. Natomiast jest jeszcze jedna grupa zdarzeń sennych. But there's one more set of dreaming events. Kiedy śni się coś tak przerażającego, when something so frightening is dreamt, że zrywa to nas ze snu, that we wake up shocked, tak nagle, so suddenly, że zapominamy, co nam się śniło. That we forget what we dreamt about. I tylko mamy świadomość, że się coś śniło, ale nie wiem co. And we just remember that something, there was a dream, we just don't know what it was. Czy doświadczyliście czegoś takiego? Have you experienced this? Niektórzy tak. Some of us have. I Nebukadnesar doświadczył właśnie czegoś takiego. And Nebuchadnezzar had experienced something just like this. Że zerwał się tak nagle ze snu, zapomniał, co mu się śniło. That he woke so suddenly from his dream, he forgot what he had dreamt. Ale ponieważ, jak powiedziałem, Babilonia i Babilończycy należeli do jednych, do narodu przodującego w swoim czasie. But because Babylon was one of the leading nations in its time. Nie tylko pod względem ekonomicznym i militarnym, and not only from a military and economic perspective, ale również pod względem wróżb, wyjaśniania snów i różnego rodzaju form przepowiadania przyszłości. But also astrology, interpretation of dreams and foretelling the future. No więc, skoro miał pod ręką fachowców, so since he had professionals on hand, to postanowił skorzystać z ich usług. The king decided to use their services. Było ich setki. And there were hundreds of them. A więc nic nowego, że dzisiaj są tysiące ludzi zajmujących się tego typu działalnością. And it's no surprise therefore that today there are thousands of people that do this sort of thing today. Pod koniec XX wieku, at the end of the 20th century, czytałem taką statystykę, I read somewhere a statistic, o Francji, about France, że na jednego lekarza przypadało prawie 600 Francuzów, that for every one doctor there was almost 600 French people, a na jedną wróżkę przypadało niecałe 400. And for one astrologer or fortune teller there was 400 French people. To świadczy o zapotrzebowaniu. This indicates that there's a need. I ci wróżbici nigdy nie cierpieli na bezrobocie. And these fortune tellers were never out of work. Zatem król zawołał tych fachowców do siebie. So the king called these professionals to himself. I mówi: słuchajcie, miałem takie zdarzenie, powiedzcie mi, co mi się śniło. I wytłumaczcie mi, co ten sen znaczy. And he said, listen, I had this event. Tell me what I dreamt and what it means. No, fachowcy mówią, my ci wytłumaczymy sen, ale ty musisz nam go opowiedzieć. And the professionals say, well, we'll explain the dream to you, but you have to tell us. My nie wiemy, is. Co ci się śniło. We don't know what you dreamt. Musisz nam powiedzieć, co ci się śniło. You have to tell us what you dreamt. Ale król miał pełne prawo myśleć. But the king had complete right to believe, że jeśli oni potrafią wykładać sny, that if they're able to interpret dreams, to znaczy, że mają kontakt z tym, który te sny daje. Then therefore they have some sort of contact with the one who gives those dreams. A zatem oni również mogą otrzymać tą informację, co jemu się śniło. And therefore they should also be able to receive this information about what was dreamt. Ale niestety magowie i wróżbici nie byli w stanie przypomnieć królowi jego snu. But unfortunately, the magicians and fortune tellers were not able to remind the king of what he dreamt about. Zatem król wydał wyrok. So the king proclaimed or made a proclamation. I rzekł, od piątego wersetu czytamy dalej. And we read from verse 5. Mój wyrok jest wydany. Jeśli mi nie opowiecie i nie wyłożycie tego snu, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gruzu.
This is what I have firmly decided. If you do not tell me what my dream was about and interpret it, I will have you cut into pieces and your houses turned into piles of rubble. Jeśli natomiast opowiecie mi i wyłożycie sen, otrzymacie ode mnie dar i upominki i wielką cześć. Opowiedzcie mi przeto sen i wyłóżcie go. But if you tell me the dream and explain it, you will receive from me gifts and rewards and great honor. So tell me the dream and interpret it for me. No, skończyła się zabawa. Well, the fun and games ended. Tu już nie da się udawać. You can't pretend anymore. Wtedy odpowiedzieli królowi mówiąc: Niech król opowie swoim sługom sen, a my ci go wyłożymy. Once more they replied, Let the king tell his servants the dream and we'll interpret it. Lecz król odpowiedział im mówiąc: Wiem na pewno, że wy chcecie zyskać na czasie, ponieważ widzicie, że wyrok jest przeze mnie wydany. Then the king answered, I am certain that you are trying to gain time because you realize that this is what I have firmly decided. Jeżeli mi nie opowiecie snu, jeden jest tylko wyrok na was. Zmówiliście się, że dacie mi kłamliwą i zwodniczą odpowiedź, aż czasy się zmienią. Przetoż opowiedzcie mi sen, abym wiedział, że możecie mi go wyłożyć. If you do not tell me the dream, there is only one penalty for you. You have conspired to tell me misleading and wicked things, hoping the situation will change. So then tell me the dream and I will know that you can interpret it for me. Znając troszkę klimaty starożytności z badań historycznych. Knowing a little bit about the past from various scientific studies. I wiedząc o tym, jak wielką wagę przykładano do snów. And knowing what great importance was given to dreams. Jako do sposobu, przez który bogowie ostrzegali ludzi przed różnymi niebezpieczeństwami. As a method by which the gods told people what might happen or warned them about what might happen. Najprawdopodobniej możemy założyć, then we can most probably conclude, że Nebukadnesar myślał tak. That Nebuchadnezzar thought as follows. Bogowie ostrzegli mnie przed niebezpieczeństwem zamachu stanu. The gods have warned me about an attempt to kill me or to end my nation. I ten zamach stanu przygotowują tu w moim obrębie osoby bliskie mnie. And the people conspiring to want to kill me are here right around me. Bo skoro dali mi tak jak bardzo przerażający sen, że go zapomniałem, because if they gave me such a dream so that was so frightening that I forgot it, to musi zagrażać mi niebezpieczeństwo wielkiej wagi. Then I must be in a great deal of danger. Jedynie takie uzasadnienie mogłoby usprawiedliwić czy wyjaśnić. Perhaps only that kind of explanation could explain or excuse. Tak radykalny wyrok króla na jego bądź co bądź fachowców, cenionych fachowców. Such a radical proclamation by the king against his quite valuable professionals. Z dziedziny parapsychologii. From the field of parapsychology. Ale on postanowił w ten sposób postawić przed nimi takie zadanie, but he decided to put such a task before them, że jeśli któryś z nich, wśród nich wie o jakimś niebezpieczeństwie i to ukrywa, that if one of them knows about this danger and is hiding it, to ratując swoje życie, pozostali powinni to załatwić między sobą. Then in order to save their lives, his compatriots should sort this out amongst themselves. Wyrok króla był srogi i nieodwołalny. So the proclamation, the penalty given by the king was quite harsh and irreversible. Wszyscy wieszczowie próbują się jeszcze nadal bronić. All his subjects are still trying to defend themselves. I od 10 w 10 wersecie czytamy. And from verse 10 we read. Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi mówiąc: Nie ma na ziemi człowieka, który by mógł spełnić żądanie króla, jako że w ogóle żaden wielki i potężny król nie stawia takiego zadania wobec wróżbity maga czy Chaldejczyka. The astrologers answered the king: There is not a person on earth who can do what the king asks.
No king, however great and mighty, has ever asked such a thing of any magician or enchanter or astrologer. To, czego król żąda, jest trudne, a nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił, oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. What the king asks is too difficult. No one can reveal it to the king except the gods, and they do not live among human beings. Z tego powodu król był bardzo zły i bardzo się rozgniewał i kazał stracić wszystkich magów babilońskich. This made the king so angry and furious that he ordered the execution of all the wise men of Babylon. Wyobrażam sobie strach i panikę, jaka zaistniała w tym momencie dla tych ludzi. I can imagine the fear and panic that must have existed for these people in that moment. To nie zabawa. This isn't a game. Ostatnie godziny życia. These are the last hours of somebody's life. Mogliby spróbować jakiś fikcyjny stworzyć obraz i powiedzieć: królu, śniło ci się, że rosła duża łąka i tam coś i tak dalej. No wymyślić jakąś historię. They could have made something up and said, king, you dreamt that there was a great field of grass and, you know, some other details, and made something up. Ale nie odważyli się. But they didn't dare do that. Bo wiecie, z pamięcią naszą to jest tak, because, you know, it's kind of quite weird with our memory, że jeśli coś zapomniałem, that if I forget something, i ktoś mi próbuje przypomnieć, and somebody tries to remind us, na przykład, for example, zapomniałem nazwisko mojego nauczyciela ze szkoły średniej. I forgot the surname of one of my teachers from high school. I próbuję sobie przypomnieć to nazwisko. And I'm trying to remember it. I ktoś wymienia różne nazwiska. And somebody enumerates various surnames. Ja mówię, to nie to. And I said, no, that's not it. To nie to. That's not it. Ale gdy wypowie to nazwisko, but when he prawdziwe, says the correct name, wtedy, o tak, to jest to. Then instantly I'm like, yes, that's it. I gdyby, ci magowie, gdyby próbowali królowi opowiedzieć jakąkolwiek zmyśloną historię, so these magicians, if they had tried to tell the king any sort of made up story, ona by nie przypomniała królowi jego snu. This wouldn't remind the king of his dream. A ponadto, and moreover, oni mieli pełne prawo również przypuszczać, they had the right to assume, że król poddaje ich próbie, that the king is giving them to a trial. I on dobrze sen pamięta. And he knows the dream very well. A więc gdy my mu będziemy chcieli opowiedzieć jakąkolwiek zmyśloną historię, so when we try to tell him some made up story, to bardzo łatwo nas zidentyfikuje. Then he'll identify us very easily. A zatem nie odważyli się podejmować jakiejkolwiek próby. So they did not dare to make any sort of attempt. Tworzyć fikcyjnego snu. To create a fictional dream. Ale król naprawdę zapomniał sen. But the king really did forget the dream. A ponieważ bał się zagrożenia o swoje życie, and because he was afraid of the danger lurking to his life, więc prawdopodobnie bojąc się zagrożenia o swoje życie, then most probably because he was afraid of the, mówię prawdopodobnie, ponieważ tego, co opowiedziałem wam bezpośrednio w tekście drugiego rozdziału, nie ma. Because of the fear for his life, and I say probably because according to what we read here, it's actually not specifically spoken. Ale to w jakiś sposób uzasadnia podjęcie tak radykalnej decyzji. But this in some way justifies taking such a radical position. Wydania wyroku śmierci na kilkaset znakomitych skąd inąd ludzi w Babilonii. Of passing the penalty of death for several hundred in many other ways great people. 13. werset. Verse 13. A gdy wydano rozkaz stracenia magów, miano stracić także Daniela i jego towarzyszy. So the decree was issued to put the wise men to death, and the men were sent to look for Daniel and his friends to put them to death. Z pewnością nie jestem pierwszy, który na tą rzecz zwraca uwagę. I'm sure I'm not the first person to notice this. Że kiedy król wzywał specjalistów, aby wyjaśnili mu sen, that when the king called for the specialist to explain the dream to him, Daniel i jego towarzysze zostali pominięci. Daniel and his companions were passed over. Nie wezwano ich przed króla. They weren't called before the king. Chociaż byli znani
z tego, że też mieli dużą wiedzę na temat przyszłości. Even though it was known that they also had a great deal of knowledge about the future. Skąd wynika, że byli znani? And how do we know that they were known? Ponieważ gdy wydano rozkaz stracenia magów, because when the decree went out to kill the magicians, ten rozkaz również objął Daniela i jego towarzyszy. This decree also encompassed Daniel and his companions. Świadczy to niezbicie, że byli oni traktowani na równi z tamtymi wszystkimi Chaldejczykami. So this indicates that they were treated equally with all the other astrologers. Wyobrażam sobie zdumienie Daniela, kiedy otwiera drzwi, ktoś puka i Daniel otwiera drzwi. I can imagine the surprise of Daniel when somebody knocks on the door and he opens the door. Stoi wysokiej rangi oficer króla babilońskiego. There's a high-ranking officer standing in the doorway. Arioch. Z pewnością znany Danielowi. No doubt known to Daniel. Tak na marginesie tylko wspomnę, że między innymi profesor Kosidowski twierdził, że Arioch jest postacią legendarną, ponieważ nie ma żadnego dokumentu pozabiblijnego potwierdzającego jego istnienie. Just on the side, I'll notice that the professor Kosidowski also concluded that Arioch did not actually exist because there's no sources external to the Bible that will confirm his existence. Dzisiaj wykopaliska archeologiczne potwierdzają rzeczywiście istnienie postaci o takim imieniu. Today archaeological digs indeed confirm that such a figure existed. I Arioch stoi w drzwiach i mówi do Daniela. And so Arioch stands in the doorway and he says to Daniel. Są twoi towarzysze? Are your companions here? Miało być ich wszystkich razem czworo. There was four of them all together. Zostawcie wszystko, nie zabierajcie nic, chodźcie ze mną. Leave everything, don't take anything, come with me. Nic wam nie będzie potrzebne. You don't need anything. Za kilka godzin egzekucja, wyrok śmierci, jesteście skazani na śmierć. In a few hours the execution, you've been condemned to death. Mogą się nogi ugiąć w kolanach? The legs might have bent in their knees. Bać się czy nie bać się? To fear or not to fear? Ileż jest sytuacji w życiu, w których powstaje lęk w sercu człowieka? How many situations are there in your life that where fear begins to arise in one's heart? Ja nie mam na myśli tylko grudnia 2012. And I don't think just about December 2012. I czytamy dalej, 14 werset. And we read on verse 14. Wtedy Daniel. Wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Ariocha, dowódcy gwardii przybocznej króla, który wyszedł, aby stracić magów babilońskich. When Arioch, the commander of the king's guard, had gone out to put to death the wise men of Babylon, Daniel spoke to him with wisdom and tact. Odezwał się do Ariocha, oficera królewskiego, tymi słowy. Dlaczego rozkaz królewski jest tak srogi? He asked the king's officer, why did the king issue such a harsh decree? Wtedy Arioch objaśnił tę rzecz Danielowi. Arioch then explained the matter to Daniel. Na to Daniel poszedł i prosił króla, aby mu dał czas na wyłożenie królowi snu. At this, Daniel went to the king and asked for time so that he might interpret the dream for him. Potem pobiegł do domu i opowiedział rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaalowi, Azariaszowi. Then Daniel returned to his house and explained the matter to his friends, Hananiah, Mishael and Azariah. Królu, odłóż decyzję egzekucji do jutra. King, put away the decision to execute these people. Bądź until tomorrow. Łaskawy. Be gracious. Wyobrażam sobie, że z taką prośbą przyszedł do Nebukadnesara. I imagine that's the kind of request that Daniel came to Nebuchadnezzar with. I szybko wraca do domu. And he quickly returns home. I spotyka się ze swoimi przyjaciółmi. And there he meets with his friends. Co robić? What should we do? Co wymyślimy? What are we going to figure out? Może uciekniemy. Maybe we'll run away. Nocą uciekniemy, uratujemy się. At night we'll run away and we'll save ourselves. W takiej sytuacji każdy ratuje sam siebie. In a situation like this, everybody tries to save themselves. Ale Daniel miał inne rozwiązanie. But Daniel had a different solution. Inną drogę ratunku. A different path of salvation.
I czytamy dalej. And we read further. I zaczął Daniel mówić tymi słowy. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory, On utrąca królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a roztropnym rozumu. 20, 21. And Daniel said, praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach. U Niego mieszka światłość. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness and light dwells with Him. Ciebie, Boże, moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi to, o co Cię prosiliśmy. I thank and praise You, God, for my ancestors. You have given me wisdom and power. You have made known to me what was asked of You. Bóg odpowiedział Danielowi na wołanie i modlitwy. And God answered Daniel to his calls. I ponieważ on dał królowi Nebukadnezarowi sen. And because he gave the dream to Nebuchadnezzar. W którym nie ostrzegał go przed zamachem stanu. Where he wasn't warning him about an attempt at his life. Ale dał mu sen, który wychodził naprzeciw zainteresowaniom Nebukadnezara. But he gave him a dream that would go out to the interest Nebuchadnezzar had. I Daniel oddaje chwałę Bogu, że Bóg odpowiedział na jego modlitwę. And here Daniel gives praise to God that God has answered his prayer. Czytamy dalej. Potem Daniel udał się do Arjocha, któremu król polecił stracić magów babilońskich, i tak rzekł do niego. Nie wytracaj magów babilońskich, wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen. Then Daniel went to Arioch, whom the king had appointed to execute the wise men of Babylon, and said to him, do not execute the wise men of Babylon. Take me to the king, and I will interpret the dream for him. Wtedy Arioch śpiesznie wprowadził Daniela do króla i rzekł tak do niego. Arioch took Daniel to the king at once and said, znalazłem męża wśród wygnańców judzkich, który wyłoży królowi sen. I have found a man among the exiles from Judah who can tell the king what his dream means. Ilekroć czytam ten fragment, wyobrażam sobie, however many times I read this fragment, I imagine, że Arioch był gotów od razu nadstawić pierś do odznaki. That Arioch must have been ready to put himself forward. I powiedział królu, znalazłem człowieka, który może ci to wyjaśnić. And proclaim, king, I have found a man that can explain it to you. Ile wysiłków to włożył? How much effort did he put into this? 26 werset. I odezwał się król i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar. Czy rzeczywiście możesz mi powiedzieć sen, który miałem i wyłożyć go? The king asked Daniel, also called Belteshazzar, are you able to tell me what I saw in my dream and interpret it? Daniel odpowiedział królowi tymi słowy. Daniel replied the king with these words. Tajemnicy, o którą król pyta, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. No wise man, enchanter, magician or diviner can explain to the king the mystery he asked about. I mógłby kontynuować tak. And he could have continued. Ale ja mogę. But I can. Ale Daniel nie był tego pokroju ludzi. But he wasn't that kind of person. On nie był jak Arioch, który chciał odznaki za pracę, której nie wykonał. He wasn't like Arioch that wanted to get lauded for work that he did not do himself. Daniel mówi. And Daniel says. Jednak jest Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nabukadneserowi, co się stanie w przyszłych dniach. But there is a king in heaven who reveals mysteries. He has shown King Nebuchadnezzar what will happen in days to come. Twój sen i twoje widzenie, które ci przyszły przez głowę, są takie. Your dream and the vision that passed through your mind as you were lying in bed are these. Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie. As your majesty was lying there, your mind turned to the things to come. A ten, który objawia tajemnice, powiedział ci, co się stanie. And the revealer of mysteries showed you what is going to happen.
Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica. As for me, this mystery has been revealed to me not because I have greater wisdom than anyone else alive. Lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swego serca. But so that your majesty may know the interpretation of that and that you may understand what went through your mind. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Brothers and sisters, dear friends. Bóg chce pomóc każdemu, żeby zrozumiał samego siebie. God wishes to help everyone to understand themselves. My nie tylko nie rozumiemy innych. We don't just not understand others. My nie tylko nie rozumiemy wszystkich okoliczności otaczającego świata. We don't just understand the surrounding world around us. My często nie rozumiemy samych siebie. We often don't understand ourselves. I Bóg chce pomóc zrozumieć myśli własnego serca. And God wishes to help to understand the thoughts of his own heart. Masz taką możliwość. You have such a possibility. Ale możesz, masz pełne prawo, aby z niej skorzystać lub nie. But you have the full right to take this opportunity or not. I Daniel dalej mówi. And so Daniel says further. Ty, królu, miałeś widzenie. Your majesty, look, and there before you had a vision. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. There before you stood a large statue. Wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. An enormous, dazzling statue, awesome in appearance. Nie wiem w którym momencie. I don't know in which moment. Ale wyobrażam sobie. But I imagine that all of a sudden. Że w pewnym momencie król krzyknął. All of a sudden the king exclaimed. Tak, teraz przypominam sobie. Yes, now I remember. Taka jest prawidłowość naszej ludzkiej pamięci. That's how our human memory works. Tym bardziej, że Daniel mówi, że ten wygląd tego posągu był przerażający. Ever more so because Daniel says that the appearance of this statue was awesome in appearance. Można się było wystraszyć. That you could, it was almost fearful. My nie wiemy, obok na zdjęciu mamy próbę artystycznego wyobrażenia sobie tego posągu. Before us we have an attempt at an artist's impression of what the statue looked ale like. Ale proszę, proszę was, zapomnijcie i nie myślcie, że to jest fotografia tego, co widział Nebuchadnezzar, a potem Daniel. But please don't convince yourselves that this is a photograph of what Nebuchadnezzar saw and then Daniel. To, co jest zgodne z opisem księgi Daniela, to tylko kruszce poszczególnych części składowych tego posągu. What is in agreement with the description found in Daniel is only the various metals that compose this statue. Głowa tego 32 werset, ponieważ głowa tego posągu była ze szczerego złota. Verse 32, the head of the statue was made of pure gold. Jego pierś i ramiona ze srebra. Its chest and arms of silver. Jego brzuch i jego biodra z miedzi. Its belly and thighs of bronze. Jego golenie z żelaza, a nogi po części z żelaza, po części z gliny. Its legs of iron, its feet partly of iron and partly of baked clay. Nie patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień. While you were watching, a rock was cut out. I uderzył ten posąg w nogi z żelaza i z gliny. And it struck the statue on its feet of iron and clay. I skruszył je. And smashed them. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. Then the iron, the clay, the bronze and the silver and gold were all broken to pieces. I było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. And became like chaff on the threshing floor in the summer. I rozniósł to wiatr. And the wind swept them away. Także nie było po nich śladu. Without leaving a trace. Kamień zaś, który uderzył w posąg, but the rock that struck the statue, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Became a huge mountain and filled the whole earth. Można się było przerazić? Was the reason to be afraid? To jest tylko opis. That's just a description. Być może przy tym uderzeniu był tak przerażający huk. Perhaps when the rock hits, it was such a large noise. Być może w tym śnie efekty dźwiękowe huraganu gwiżdżącego również przerażały. Perhaps this dream also had terrifying sound effects of a hurricane. Nie ma tych szczegółów opisanych. These details aren't here. Ale jest tylko krótka notatka, że król się przeraził. But we just briefly see mentioned that the king was afraid. Przeraził się tego, co widział. He feared because of what he saw. W
pewnym momencie Daniel kontynuuje następujące słowa. And Daniel then continues with these words. Taki jest sen. This was the dream. A teraz wyłożymy go królowi. And now we will interpret it to the king. Hmm. Ty, o królu, jesteś królem królów. Your Majesty, you are the King of Kings. Któremu Bóg niebios dał królestwo, moc, siłę i chwałę. The God of Heaven has given you dominion and power and might and glory. Oh, myślę, że Nebukadnezar się uśmiechnął. I'm sure Nebuchadnezzar must have smiled. No, słyszeć taką informację, to jak coś no, miłego, coś przyjemnego. Hearing information like that, I'm sure he was very pleased with himself. 38 werset. W twoje ręce na całej ziemi dał zamieszkanej dał ludzi. Verse 38. In your hands he has placed all people. Polne zwierzęta i ptactwo niebieskie. All people everywhere, and the beasts of the field and the birds of the sky. I ciebie uczynił władcą tego wszystkiego. And he made you ruler over all them all. Ty jesteś głową ze złota. You are that head of gold. Oh, jaka fajna informacja. What a nice piece of information. Jaka przyjemna wiadomość. How pleasant. O, jeśli tak, to mi żadne niebezpieczeństwo nie grozi. Well, if that's the case, then I need to fear nothing. To dobrze. Well, this is good. Myślę, że odetchnął Nebukadnezar z ulgą. I'm sure Nebuchadnezzar must have breathed a sigh of relief. Ale czekał, co będzie dalej. To dopiero początek. But then he waited for what was to follow. This was only the beginning. Ale po tobie powstanie inne królestwo słabsze niż twoje. After you, another kingdom will arise inferior to yours. Być może Daniel zrobił chwilę przerwy. Perhaps Daniel paused for a moment. Być może Nebukadnezar troszkę zmienił wyraz twarzy. Maybe Nebuchadnezzar's expression changed. Bo ta informacja jest w opozycji do pierwszej. Because this piece of information contradicts almost the first. Nikt z nas nie zakłada ani nie chce słyszeć, że będzie źle, że będzie gorzej. None of us wants to hear that it's going to get worse. W podświadomości mamy zakodowane dążenie do lepszych rzeczy, do postępu, do rozwoju. In our subconscious we have encoded this desire to go towards better things. I moi drodzy, konfrontując to tak już bezpośrednio z historią po królestwie Nabuchodonozora przychodzi czas na królestwo Persów. And to correlate this with historical events, after the empire of Nebuchadnezzar came the empire of the Persians. W symbolice kruszców ukazana jest również pewna degradacja. In the symbols of the various metals we also see a certain degradation. Srebro nadal zaliczane jest do kruszców szlachetnych. Silver is still considered one of the precious metals. Ale już o mniejszej wartości niż złoto. But of a lesser value than gold. A potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. Werset 39. Verse 39. After you, another kingdom will arise inferior to yours. Next, the third kingdom, one of bronze, will rule over the whole earth. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie, i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. Finally, there will be a fourth kingdom, strong as iron, for iron breaks and smashes everything, and as iron breaks things to pieces, so it will crush and break all others. Historia potwierdza, że po Persji przyszedł czas na Grecję. History confirms that after Persia came the time for Greece. Po Grecji przyszedł czas na Rzym. After Greece came the time for Rome. Rzymianie sami o swoim prawie powiedzieli. The Romans said of their own law. Roma lex, dura lex, sed lex, co znaczy rzymskie prawo, żelazne prawo, ale prawo. The Roman law is an iron law, but law. To wszystko wypełniło się w historii. All of these things happened in history. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. Just as you saw, the feet and toes were partly of baked clay and partly of iron. So this will be a divided kingdom, yet it will have some of the strength of
iron units. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. So yet it will have some of the strength of iron in it, even as you saw iron mixed with clay. As the toes were partly of iron and partly of clay, so this kingdom will be partly strong and partly brittle. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy zmieszają się ze sobą narody, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może zmieszać się z gliną. And just as you saw the iron mixed with the baked clay, so the people will be mixture and will not remain united any more than iron mixes with clay. Imperium Rzymskie. The Roman Empire. Zostało rozbite. Became divided. W innym proroctwie czytamy o 10 rogach, czyli 10 częściach tego królestwa. In a different prophecy we read about the 10 horns, the 10 different parts of that kingdom. Nie czas i nie pora, aby w tej chwili zajmować się szczegółami tego proroctwa. There's no time to get into the details of that particular prophecy right now. Bo ja zmierzam do naszego tematu Unii Europejskiej, czyli czasów współczesnych. Because I'd like to go to our topic, which is the European Union, modern times. Ale właśnie te szczegóły tego proroctwa były problemem dla pana Kosidowskiego. But the details of this prophecy were a problem for Mr. Kosidowski. I są one problemem dla wielu krytyków Biblii. And they're a problem for many critics of the Bible. Ponieważ prawdę powiedział pan Kosidowski. Because Mr. Kosidowski said the truth. Że nikt z ludzi nie jest w stanie przewidzieć historii z takimi szczegółami na tak długi okres czasu. That no people are able to predict the future with such detail. I o tym przekonał się Nebukadnesar. And Nebuchadnezzar convinced himself of this. Ale Nebukadnesara przekonał jeniec narodu podbitego. But Nebuchadnezzar was convinced of this by a captive of a conquered people. Że jest ktoś. That there is someone. Jest Bóg na niebie. That there is a God in heaven. Który jest wszechmogący. Who is all powerful. Drogi przyjacielu, nie zapominasz czasem o tym, że jest Bóg na niebie? Dear friend, do you not sometimes forget that there is a God in heaven? Historycy przyjmują datę rok 476. The historians accept the date of 476 jako umowną datę upadku Imperium Rzymskiego. As the agreed upon date when the Roman Empire fell. W czasie wędrówki ludów, narody, które grabiły Imperium Rzymskie, dzieliły go między sobą. During the wandering of these people took apart the Roman Empire and divided it amongst themselves. W roku 476. In the year 476. Został zdetronizowany ostatni cesarz rzymski, Romulus Augustulus. The last Roman emperor, Romulus Augustus, was dethroned. Jak historycy mówią, nieletni został powołany na tron cesarski. As some historians say, he came to power when he was still not an adult. I na nim zakończyła się historia cesarstwa rzymskiego. And with him ended the story of the Roman Empire. Od tego czasu próbowano połączyć nadal Europę. From that point onwards, there were still attempts made to reunite Europe. Różnymi sposobami. In various ways. Jednym z tych sposobów były związki małżeńskie pomiędzy rodzinami monarchistycznymi. One of these methods was to have marriage unions between various royal families. Aby w ten sposób wiążąc z małżeństwami rodziny królewskie łączyć również królestwa. So that by uniting these families by marriage to also unite the kingdoms. Te wysiłki zakończyły się niepowodzeniem. These efforts ended in failure. Nie rezygnowano z prób militarnych, aby jednoczyć Europę. There were also military attempts to unite Europe. Może nie tyle jednoczyć, ile zapanować nad nią. Perhaps maybe not so much unite as to rule over. Znamy z historii wiele postaci, które miały aspiracje, aby zapanować nad całym terenem Europy. We know from history many different figures who attempted to rule over the entirety of Europe.
W ostatnim stuleciu, w XX wieku, in the last century, in the 20th century, powołano Unię Europejską. The European Union was called into being. I niektórzy próbowali i do tej pory próbują tym faktem podważyć prawdziwość proroctwa drugiego rozdziału Księgi Daniela. And many attempt today to question the authority of the prophecy in Daniel using this fact. Moi drodzy, nie wchodząc w zagadnienia polityki, not getting into the politics of the matter, chcę zwrócić uwagę na następujące rzeczy. I'd like to point to the following issues. Po pierwsze, Unia Europejska nie jest królestwem. First of all, the European Union is not a kingdom. Dzisiaj znamy tendencje globalistyczne, today we know the globalization tendencies, które są jeszcze mocniejsze niż europejskie, which are even stronger than European. I wiemy, że istnieją poważne tendencje, czy poważne wysiłki w tym kierunku czynione, and we know that there are serious efforts made in this direction. Aby jedna władza, jeden rząd zapanował nad całym światem. So that a single government would be able to rule over the entire earth. Nie tylko nad Europą czy częścią Europy, not just over Europe or a part of Europe, ale nad całym światem. But the entire world. I te wysiłki są większym zainteresowaniem pewnych sił rządzących. And these attempts are an even bigger interest to some of the ruling powers. Odnośnie tej władzy nad całym światem również są proroctwa biblijne. Regarding this government over the entire earth, there are also biblical prophecies. I zachęcam do tego, abyście te proroctwa poznawali. And I encourage you to get to know these prophecies. Znajomość proroctw nie ma nas wypełnić lękiem. No, knowledge of these prophecies is not supposed to fill us with fear. Wręcz odwrotnie, co często podkreślam. But quite the opposite, and I often emphasize this. One mają nas uwolnić od lęku. They are supposed to liberate us from fear. A więc Unia Europejska nie jest królestwem. So the European Union is not a kingdom. Unia Europejska nie jest unią polityczną. The European Union is not a political union. Unia Europejska jest umową ekonomiczno-gospodarczą. The European Union is an economic agreement. A zatem nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek politycznym połączeniu Europy pod jednym monarchą, pod jednym królem. And so there's no talk of uniting all of Europe under a single monarch, a single ruler. Dlatego, gdy spoglądamy na drugi rozdział Księgi Daniela, so when we look at the second chapter of Daniel, w którym jest informacja zapisana, że za dni tych królów, czyli podzielonej Europy, where we read the information that during the days of these kings, that is the days of a divided Europe, Bóg wzbudzi królestwo inne, królestwo nowe. God will call forth a different new kingdom. Ja wierzę, że to proroctwo będzie wypełnione do końca. I believe that this prophecy will be fulfilled until completion. Że taki polityczny obraz świata będzie utrzymany aż do dnia powrotu Jezusa Chrystusa. That the current political state of the world will be maintained until the return of Jesus. Czytamy, moi drodzy, że jeden nie będzie się trzymał drugiego. We read that one will not bind to the other. Mimo tego, że Unia ta trwa, even though this union continues to exist, wspomnę tylko w dwóch zdaniach, I will mention in only two sentences, że trwałość Unii Europejskiej wisi na cienkim włosie. That the longevity or the existence of the European Union is on a very short thread at the moment. Jak zawsze wśród prognostyków są dwie opcje. Among those that are trying to foretell what will happen, there are two options. Jedni, którzy głoszą tak zwaną teorię sukcesu. One group which
believes in the theory of success. I uspokajają, że wszystkie te niebezpieczeństwa nie zagrażają absolutnie pod żadnym względem Unii. And they are convincing everyone that all of these dangers do not endanger the European Union in any way. Że trwałość Unii jest niepodważalna. That the longevity of the Union is cannot be broken. Ale przypomina mi to prognostyków, którzy podobnie mówili o pakcie warszawskim kiedyś. But this reminds me of certain people who once foretold the same thing about the Warsaw Pact. Dzisiaj politycy angielscy wypowiedzieli się. In these days the English politicians have stated, że upadek waluty euro jest nieunikniony, jest to tylko kwestia czasu. That the fall of the value of the of the European currency is not a question of when, it's guaranteed. Kwestia jakiego czasu, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. The question of when this will happen, nobody can predict. Wielu mówi i jest oburzonych na pewne działania Parlamentu Europejskiego. There are many who are upset with certain workings or acts of the European Parliament. Że w swoich planach nie uwzględniają opinii społeczeństw, narodów. That in making their decisions they do not include the opinion of the nations involved. Uważają, że przywódcy europejscy działają ponad głowami obywateli. They believe that the leaders of the European Union act above the heads of the citizens. Jeden z polityków kwestionuje opinię. One of the politicians questions the opinion. Że większość obywateli Unii jest za utrzymaniem Unii. That the majority of the citizens of the Union is for maintaining the Union. Twierdzi, być może większość przywódców europejskich jest za tym, ale to nie znaczy, że większość obywateli. They say that perhaps the majority of the Union leaders are for this, but not the majority of the citizens. Jak potoczy się los Unii, to jest niezależne od proroctw biblijnych. What will happen to the future of the Union is independent of the prophecies. I w proroctwach biblijnych w księdze Daniela nie ma wzmianki o takim tworze organizacyjnym, jaki powstał Unia Europejska. And in the Bible prophecies of Daniel we do not see anything mentioned about the arisal of something like the Union. Podczas tego wyjątkowego spotkania pamiętnego dnia przed ukrzyżowaniem Chrystusa. During this momentous meeting, in the day before Christ's crucifixion. Pan Jezus powiedział, królestwo moje nie jest z tego świata. Jesus said, my kingdom is not of this world. Za dni tych królów, 44 i 45 werset. Verse 44 and 45. In the time of those kings. Bóg niebios stworzy królestwo. The God of heaven will set up a kingdom, które na wieki nie będzie zniszczone. That will never be destroyed. A królestwo to nie przejdzie na inny lud. Nor will it be left to another people. Ponieważ na innych warunkach ono będzie oparte. Because it will be based on something entirely different. Ono nie będzie oparte na warunkach militarnych. It's not going to be based on military. W języku polskim istnieje pewna gra słów. In Polish there's a certain play on words here. Podczas jednej z manifestacji pokojowych. In one of the peaceful manifestations. A słowo pokój w języku polskim oznacza stan bez wojny i pomieszczenie w domu. And in Polish the word peace, used to mean peace, means both a state of peace and a room inside a house. I jeden z polityków zwracając się do drugiego mówi tak. One of the politicians turns to another and says the following. My mówimy o pokoju. We talk about peace. Mamy manifestację pokojową. We have a peaceful manifestation here. A tutaj manifestacja najnowszych osiągnięć wojskowej broni. And here is a manifestation of the newest achievements of military weapons. A ten drugi odpowiada. And the second one replies. Jaki pokój, takie meble do pokoju. W tym znaczeniu. As is
the room, using the word for peace here, the room, so is the furniture in that room. Ten świat dzisiaj próbuje zabezpieczyć pokój przy pomocy bomby atomowej. Today this world is attempting to maintain peace using the atomic bomb. Przy pomocy wojny. Using war. Przy pomocy przemocy. Using one person attacking another. Ale Królestwo Boże jest oparte na miłości. But the kingdom of God is based on love. I Jezus jest królem tego królestwa opartego na miłości. And Jesus is the king of a kingdom based on love. Czytamy dalej, że to królestwo usunie wszystkie inne królestwa, a samo ostoi się na wieki. It will crush all those kingdoms, we read, and bring them to an end, but it will itself endure forever. 45. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk? Verse 45. This is the meaning of the vision of the rock cut out of the mountain. Rozbił żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. A rock that broke the iron, the bronze, the clay and the silver and the gold to pieces. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. The great God has shown the king what will take place in the future. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. The dream is true and its interpretation is trustworthy. Minęło od tego czasu ponad 2500 lat. Since that event, more than 2,500 years have passed. Kochani, prawdziwość tego rozdziału sprawiła, że ja jestem tym, kim jestem dzisiaj. The truthfulness of this chapter here caused me to be who I am today. I że stoję przed wami i to mówię. And that I stand before you and tell you about it. I że staram się o tym mówić innym ludziom. And that I attempt to tell other people about it. Przekonując, że Biblia jest księgą wiarygodną. Convincing that the Bible is a trustworthy book. Że Biblia mówi prawdę. That the Bible says the truth. Że istnieje Bóg, that there exists a God, który jest wszechmogący. Who is almighty. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, których kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. List do Efezjan, rozdział 2, werset 20. Built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Tym kamieniem jest Jezus Chrystus. This cornerstone is Jesus Christ. Niektórzy kwestionują symbolikę tego kamienia, który uderza w stopy owego posągu. Some people question the what is symbolized by this stone that hits the feet of this statue. Uwzględniając jednak wewnętrzną biblijną symbolikę. However, in order to agree with the internal symbology used by the Bible. Biblia mówi, że tym kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. The Bible says that this cornerstone is Jesus Christ. W pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, werset 4 czytamy. In 1 Corinthians chapter 10 and verse 4 we read. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. And they all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. I jeszcze jeden fragment z drugiego listu Piotra, 3 rozdział, 13 werset. And one more from 2 Peter, chapter 3 and verse 13. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. But in keeping with this promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. Drodzy przyjaciele, czy oczekujecie na to nowe Królestwo Boże? Dear friends, do you await this new kingdom of God? Wszyscy chrześcijanie modlą się: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. All Christians pray, our Father who art in heaven. Niech się święci Twoje imię. Hallowed be thy name. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. May your kingdom come. Ale poza tymi słowami nie idzie absolutnie żadna rzeczywistość. But behind these words there is no real reality. Jakżeż niewielu jest ludzi oczekujących na powrót Jezusa Chrystusa. How few people there are that are actually waiting for the second return of Christ. My oczekujemy na powrót Jezusa. We wait for the return of Christ. I zauważcie, że w tym widzeniu. And notice that in this vision. Kamień spadający z góry. The rock that falls from above. Nie uderza w głowę.
Does not hit the head. Nie uderza w ramię. Doesn't hit the shoulder. Nie uderza w biodra. Doesn't hit the thighs. Ale uderza w stopy. But hits the feet. A zgodnie z wykładem tego snu. And in accordance with the interpretation of this dream. Począwszy od głowy poprzez całe ciało aż do stóp. Starting from the head and throughout the whole body until you reach the feet. Ukazana została historia świata, bieg dziejów. Was shown the entirety of human history, the way history would come go forth. Od czasów Daniela do powrotu Jezusa Chrystusa. From the time of Daniel to the return of Jesus Christ. Drogi przyjacielu. Dear friend. Patrząc na wydarzenia w otaczającym nas świecie, looking to the events in our surrounding world, możemy być pewni, we can be certain, że Bóg trzyma kontrolę nad tym światem. That God holds control over this earth. I chociaż wiele pytań dlaczego pozostaje bez odpowiedzi, and even though there are many questions why that remain unanswered, Bóg w swoim czasie odpowie. God will respond in his time. Królestwo kamienia nadejdzie. The kingdom of the rock will come. A królestwo, moi drodzy, to trzy rzeczy. And a kingdom is three things. Królestwo to król. A kingdom is a king. Ale król musi mieć nad kim panować. But the king has to have someone to rule over. A więc to wszyscy obywatele królestwa. So it is also all the subjects of this kingdom. A ci obywatele muszą mieć gdzie mieszkać. And these subjects must have a place to live. A więc to też terytorium. So it's also the territory. To są te trzy rzeczy. So those are the three things. Bóg przygotował królestwo. God has prepared a kingdom. Jest królem panującym w miłości. He is a king reigning in love. I zaprasza ludzi, aby zechcieli zamieszkać w jego królestwie. And he is inviting people that wish to live in his kingdom. Czy chciałbyś mieszkać w takim królestwie, gdzie mieszka sprawiedliwość? Would you wish to live in a kingdom where lives righteousness? Czy chciałbyś mieszkać w takim środowisku, gdzie nikt by cię nie okłamywał? Would you wish to live in an environment where no one lies to you? Ale pamiętaj, ty również nie mógłbyś okłamywać. But remember, you would also not be able to lie. Bo niektórzy to mówią, mnie to nie wolno okłamywać, ale ja mogę. Because some people say, well, you're not allowed to lie to me, but I can. Tam, gdzie mieszka prawda. There where truth dwells. Sprawiedliwość. I miłość. Righteousness and love. Takie królestwo przygotował Bóg. This is the kind of kingdom that was prepared by God. Niezależnie jak potoczą się losy Unii Europejskiej. Regardless of how the events of the European Union go forward. Ja wierzę, że zgodnie z proroctwem drugim rozdziałem Księgi Daniela. I believe that in accordance with the prophecy in the second chapter of the book of Daniel. Narody Europy nie zostaną zjednoczone politycznie. The nations of Europe will not be united politically. I za dni tych królów powróci Jezus Chrystus. And in the days of these kings, Jesus will return. Bać się czy nie bać się? To fear or not to fear? Niektórzy się bardzo boją. Some are very fearful. Ja się nie boję. I'm not afraid. Ja oczekuję na powrót Jezusa. I await for the return of Jesus. Mojego przyjaciela. My friend. Mojego Zbawiciela. My Savior. A ty? And as for you? Odpowiedz sobie na to pytanie dzisiaj. Answer this question to yourself. Kończąc, jak każdy wieczór chcę się modlić. Finishing just as every other evening I wish to pray. Przymknijcie swoje oczy. Close your eyes. Niech nic nie rozprasza waszej uwagi z zewnątrz. May nothing interrupt you from the outside. Kochany Ojcze i Boże. The Father and God. Dziękujemy ci, że ty przypominasz o swoim istnieniu. We thank you that you remind us of your existence. Że ty nie używasz siły ani przemocy. That you don't use strength. Ale ty posługujesz się miłością i sprawiedliwością. Or brutality, but that you are just. I dlatego w swej miłości zwracasz się do każdego człowieka. And so in your love you turn to every person. I zapraszasz, aby skorzystał ze zbawienia. And you ask him to partake of salvation. Dzisiaj przypominasz to nam. Today you remind us of this. Błogosław każdemu z nas. Bless everyone here. Błogosław nasz powrót do domów. Bless our return home. Dopomóż, abyśmy rozmyślali jeszcze o tym, co słyszeliśmy. Help us to continue thinking about what we heard. Aby te słowa zachęciły nas do poznawania proroctw. That these words may encourage us to
to learn these prophecies. I abyśmy doświadczali Twojego pokoju. And so that we may experience your peace. W imieniu Pana Jezusa nasza nadzieja. In the name Jesus Christ is our hope. Amen. Amen.